roku motywem przewodnim Dnia Otwartego była podróż kosmiczna do galaktyki wiedzy w Klonowicu. Dziękujemy Państwu za tak liczne przybycie i zaangażowanie Państwa dzieci w podróży kosmicznej i uczestnictwo w aktywnościach, które to przygotowaliśmy specjalnie dla Państwa i dla Państwa dzieci. Możemy dalej kontynuować tę kosmiczną podróż edukacyjną, ponieważ rozpoczęliśmy rekrutację do naszej szkoły. Szczegóły tej rekrutacji poznacie na naszej stronie klonowic.pl. Na pewno im się podobało, były bardzo ciekawe atrakcje i młodszym, i starszym, bo młodszym pokazywaliśmy, jak robić, a starsi to już sami trochę intuicyjnie szli. Na pewno jest to ciekawa sprawa i myślę, że więcej powinno być takich rzeczy. Fajnie na dniach otwartych, bo jest dużo, dużo atrakcji. Nie mam ulubionej, tylko wszystkie są fajne. Znajdujemy się w owieczkowni, czyli miejscu, gdzie mogły przyjść dzieci i zatańczyć UFO Dance. Świetny taniec kosmiczny. Oprócz tego można było zatańczyć z tak zwaną gumą sensoryczną, czyli taniec na rozciąganie każdej partii ciała. Myślę, że tańce się bardzo podobały, zwłaszcza, że jest to sala przeznaczona właśnie na rytmikę i na zajęcia muzyczno-ruchowe. Dlaczego bym poleciła Klonowica? Dlatego, że mamy tutaj wspaniałą ofertę, również pod kątem plastycznym, rozwijamy zdolności dzieci, idziemy we wszystkich kierunkach, jakie tylko są możliwe, wyszukujemy talenty z różnych dziedzin i z prawdziwą naprawdę radością i przyjemnością zapraszam Państwa do Klonowica.